W poprzednim filmie przedstawiłem mój pomysł na pierwszy komputer dla Antka, mojego 6-letniego syna. Wybór padł na bardzo popularny i jednocześnie tani komputer jednopłytkowy Raspberry Pi 4. Pokazałem, co składa się na mój zestaw, jak go złożyłem oraz jak wstępnie go skonfigurowałem. W tym filmie pokażę, jak skonfigurować do pracy peryferia takie jak drukarka, Bluetooth czy tablet graficzny. Pomimo iż są one bardzo popularne i można by się spodziewać, że zadziałają od razu, to jednak wymagają trochę pracy, aby wszystko perfekcyjnie funkcjonowało. Pokażę także, jak skorzystać z Windowsowego udostępniania plików i to w każdą stronę, z i do maliny. Zaczynam od standardowej aktualizacji systemu operacyjnego. W oknie terminala wydaję polecenia sudo apt-get-update oraz sudo apt-get-dist-upgrade. Powyższe warto powtarzać co jakiś czas, a w szczególności przed instalacją nowego oprogramowania. Na pierwszy ogień idzie drukarka. Aby drukowanie było możliwe, muszę zainstalować linuksowy system wydruku CAPS. W tym celu w oknie terminala wydaję polecenie sudo apt-get install cups i potwierdzam klawiszem T. Po zakończeniu instalacji należy określić użytkownika, który ma mieć możliwość konfiguracji drukarki poprzez dodanie go do grupy lpadmin. W moim przypadku będzie to standardowy użytkownik Pi. Realizuję to polecenie sudo usermod -a -g lpadmin pi. Teraz mogę przejść do faktycznej instalacji drukarki w systemie. Wszystkie operacje konfiguracyjne dotyczące drukarek oraz kolejek drukowania są dostępne przez przeglądarkę www pod adresem localhost na porcie 631. Klikam w link Adding Printers and Classes, a następnie przycisk Add Printer. Ta operacja wymaga uwierzytelnienia. Uprawniony użytkownik to Pi ze standardowym hasłem. Na stronie, jaka się pojawi, powinny pokazać się wszystkie dostępne i włączone drukarki. W moim przypadku jest to drukarka sieciowa HP. Po wybraniu i zaakceptowaniu urządzenia mam możliwość nadania przyjaznej nazwy czy opisu lokalizacji, a także włączenia udostępniania. Kolejna strona to możliwość wyboru konkretnego modelu, co w przypadku drukarki HP wydaje się być trochę sztuką dla sztuki. Raz, że mojego konkretnego modelu nie ma na liście, a dwa, że i tak praktycznie wszystkie modele używają tego samego sterownika. Wybrałem po prostu pierwszą lepszą pozycję o zbliżonym symbolu. Pozostała jeszcze konfiguracja domyślnych ustawień wydruku takich jak tryb, rozdzielczość czy druk dwustronny i gotowe. W ramach testu drukuję stronę testową. Belka menu na górze pozwala przejść m.in. do listy zainstalowanych drukarek, administracji serwerem wydruku, a także do interesującej mnie kolejki drukowania. Wydruk testowy się powiódł. Pozostało tylko wyciągnięcie skrótu do kolejki drukowania na pulpit, tak żebym w przyszłości nie musiał wpisywać za każdym razem mało przyjaznego adresu do przeglądarki. W tym celu wybieram w menu opcji pozycję więcej narzędzi, a następnie utwórz skrót. W efekcie skrót do kolejki pojawia się na pulpicie. Bluetooth. Pomimo iż sterowniki są w systemie, to Raspbian domyślnie nie obsługuje transmisji plików poprzez połączenia Bluetooth. Niezbędne jest doinstalowanie kilku pakietów. W oknie terminala wydaję polecenie sudo apt-get install pi-bluetooth. No ale jak się okazuje, ten pakiet był już zainstalowany. Następne polecenie instaluje menedżera urządzeń i narzędzia Bluetooth. Sudo apt-get install bluetooth bluz bluman. Potwierdzam instalację klawiszem T i restartuję system. Po restarcie pojawia się dodatkowa ikona z narzędziami Bluetooth. Włączam wykrywalność maliny, po czym rozpoczynam w telefonie wyszukiwanie dostępnych urządzeń. Teraz następuje klasyczny proces parowania. Wszystko, co się pojawi, należy potwierdzić. Mój telefon w efekcie pojawia się na liście sparowanych urządzeń. Pliki przesłane przez połączenia Bluetooth będą zapisywane w katalogu Home Pi Downloads. W ramach testu wysyłam zdjęcie z mojego telefonu.
Widok najwyżej położonego Toytoya w centrum mojego miasta pozwala zweryfikować pozytywnie działanie połączenia Bluetooth. Pora na połączenie Maliny z udostępnionym udziałem dyskowym. Wykorzystam do tego celu mój serwer plików Synology, na którym utworzę nowy udział o nazwie Magazyn. Na serwerze nadaję uprawnienia dla użytkownika Pi wraz z hasłem, którego używam na Malince. Analogicznie można utworzyć udział na komputerze z Windowsem. Po utworzeniu współdzielonego folderu kopiuję do niego przykładowe pliki. Aby podłączyć się jednorazowo do udostępnionego folderu, wystarczy w eksploratorze plików wprowadzić adres udziału SMB. W moim przypadku jest to IP Synology złamane przez nazwę udziału. Podaję dane użytkownika oraz hasło, które skonfigurowałem przy tworzeniu udziału i w efekcie na pulpicie tworzy się link do zdalnego folderu. To połączenie będzie aktywne do restartu Raspberry, a po restarcie zniknie. Aby nie wpisywać powyższego za każdym razem, należy wyedytować plik fstab, który znajduje się w katalogu etc. Do tego celu używam polecenia sudo leafpad/etc/fstab, który otwiera notatnik leafpad z odpowiednim plikiem. W ostatniej linii wprowadzam konfigurację zdalnego folderu. Jest to IP serwera złamane przez nazwę udziału, miejsce docelowe na dysku Maliny, typ systemu plików oraz zestaw parametrów niezbędnych do działania. Po zapisaniu zmian z menu preferencji wybieram konfigurator Raspberry Pi, a w nim opcję Wait for Network. Jest to niezbędne, aby Malina podczas uruchamiania podłączała zdalny folder dopiero po nawiązaniu połączenia sieciowego. Po restarcie udostępniony folder automatycznie pojawia się w miejscu, które wskazaliśmy w pliku fstab oraz na pulpicie. Tak Raspberry Pi łączy się z folderami udostępnionymi w sieci, a teraz skonfiguruję komputer tak, aby sam udostępnił swój folder domowy protokołem SMB. W tym celu w oknie terminala wykonuję polecenie sudo apt-get install samba samba-common-bin i tradycyjnie potwierdzam klawiszem T. Na pytanie o serwer Wins odpowiadam nie, ponieważ takowego nie posiadam. Niezbędną konfigurację samby wykonuję poprzez wydanie w terminalu polecenia sudo leafpad /etc/samba/smbconf. W pliku konfiguracyjnym należy znaleźć sekcję Authentication, a następnie dodać w niej linię security równa się user po czym w sekcji Share Definitions parametr read-only zmieniam z yes na no. Na koniec tworzę użytkownika Pi dla samby poleceniem sudo smbpasswd-a-pi. Podaję dwa razy hasło, może być inne niż do systemu, aczkolwiek ja używam tego samego i restartuję Malinę. W ramach testu tworzę przykładowy plik w katalogu domowym HomePi i weryfikuję adres IP mojej Maliny. Teraz na maszynie z Windowsem podłączam się do Raspberry, podając jego adres IP złamany przez nazwę udostępnionego folderu domowego i autoryzuję się odpowiednimi danymi. W efekcie otrzymuję dostęp do katalogu domowego, na którym widzę stworzony plik testowy, a także mogę utworzyć kolejny plik testowy, który od razu będzie widoczny lokalnie na Malinie. Moje Raspberry może teraz łączyć się ze zdalnymi udziałami, a także samo udostępnia katalog domowy do odczytu i zapisu. Na koniec podłączam do portu USB mój stary tablet graficzny Wacom Bamboo, a w terminalu wydaję polecenie lsusb-v. W efekcie pokazują mi się wszystkie rozpoznane urządzenia podłączone do magistrali USB.
Jak widać, mój tablet został wykryty i w sumie, jak się okazało, działa on bez instalacji dodatkowych sterowników. Jednakże, gdyby nie było tak prosto, jest dostępny pakiet ze sterownikami, który instaluje się poleceniem sudo apt-get install xserver xorg input vacom. Tablet funkcjonuje w systemie jako urządzenie wskazujące, którym można kontrolować cały system, podobnie jak myszką. Ekran jest zmapowany do aktywnej powierzchni tabletu, działa lewy klik zarówno jako klawisz na piórku, jak i puknięcie piórkiem w tablet, a także prawy klik jako klawisz na piórku. No, ale nie po to podłączyłem tablet, żeby sobie okno otwierać i zamykać. Do testów instaluję program graficzny MyPaint poleceniem sudo apt-get install MyPaint. Po zakończonej instalacji program pojawia się w podmenu grafika głównego menu. MyPaint to typowy szkicownik. Program rozpoznaje siły nacisku na tablet, a także pozwala na użycie gumki z drugiej strony piórka. Generalnie jest to bardzo przyjemny program, posiadający całkiem sporo ciekawych funkcji, a który od razu przypadł do gustu Antkowi. W ten sposób zakończyłem konfigurację mojego Raspberry Pi. Stało się ono w pełni funkcjonalnym komputerem umożliwiającym komunikację czy to poprzez Bluetooth, czy poprzez sieć, a także umożliwiającym drukowanie dokumentów czy rysunków wykonanych na tablecie. W następnym filmie pokażę, jakie jeszcze dodatkowe oprogramowanie uznałem warte zainstalowania, a które pozwoli juniorowi poznawać nowe możliwości komputera poprzez eksperymenty. Na ten moment dziękuję i zapraszam do kolejnego filmu.